Droga, na której warto się zatrzymać. Słowa, które warto usłyszeć. Emocje, które warto poczuć. Pytania, które czekają na odpowiedzi. WWW, czyli wielkopostne wglądy w siebie. Radiowe rekolekcje z paschalną nadzieją poprowadzą Gabriela Kuca i ksiądz Marcin Gryzło. Nadzieja. Ewangelia według świętego Łukasza. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas! Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz? A jeszcze całe karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Wiele sprzeciwów wywołuje przypowieść Jezusa o pracownikach, którzy wezwani do pracy o różnych godzinach otrzymali jednak takie samo wynagrodzenie. Posłani zostali do winnicy, jedni wcześnie rano, drudzy o godzinie 9:00. W końcu znaleźli się i tacy, których dopiero najęto na godzinę przed zachodem, czyli o 11:00, według rachuby czasu żydowskiego. Mimo że ci pierwsi długo pracowali w pocie czoła i w trudach dnia, otrzymali tyle samo, co ci ostatni. Choć Jezus wyraźnie zaznaczył, że gospodarzowi było wolno być dobrym i dla tych ostatnich. I oto nadeszła chwila, gdy Jezus potwierdza swą przypowieść faktem dla jednych krzepiącym, a dla innych gorszącym. Kiedy na Golgocie umiera Łotr, bandyta, na 5 minut przed śmiercią występuje z prośbą o ułaskawienie. Otrzymuje w odpowiedzi niesłychaną obietnicę: dziś ze mną będziesz w raju. Nawrócony Łotr, ten typowy pracownik 11 godziny i cała ta scena wzbudza nadzieję, że nawet wśród gruzów i popiołów może jeszcze zrodzić się życie. I że nie wolno zwątpić o grzeszniku do ostatniego jego tchnienia. Słowa Jezusa do dobrego Łotra Dyzmasa, bo takie jego imię przekazała nam tradycja, niektórzy w historii źle odczytali i zaczęli nauczać, że uczynki nie są nam potrzebne do zbawienia. Ten Łotr nic przecież nie zrobił, a ma obietnicę samego Zbawiciela, że osiągnie życie wieczne. Nic nie zrobił? Na pewno? Przypatrzmy się tej scenie dokładnie. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Ile może zrobić człowiek przybity do krzyża? Ile może zrobić człowiek z dostępem do komputera? Ile może zrobić ojciec rodziny? Ile może zrobić kapłan, misjonarz? Każdy z nas spotyka innych ludzi na swej drodze. Każdy ma inną pracę, inną sytuację. Nie wszyscy możemy być kaznodziejami i nie wszyscy będziemy misjonarzami w odległych krajach. Ale każdy z nas może i powinien zrobić tyle, ile sytuacja, w której się znalazł. Dyzmas był przybity do krzyża. Jedyne, co mógł, to mówić. Ale zamiast przeklinać swych prześladowców i wyśmiewać współtowarzysza niedoli,
wybrał inną drogę. Skarcił grzesznika. Wyznał swoją winę, uznał w Jezusie niewinną ofiarę. Uznał też w Nim Króla, swego Pana i Boga. Poprosił Go o pamięć o Nim, gdy Jezus powróci do swego Królestwa. Czy to mało uczynków dla kogoś w takiej sytuacji? Wydaje mi się, że sporo. Wystarczyły one Jezusowi. Dobry Łotr w pokorze oddał wszystko Jezusowi i nie licząc na nic, dostał najwięcej. Oddać Bogu wszystko, nie licząc na nic, oto esencja wiary. Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Oczyść, Panie, duszę mą. Zapomnij mi moje winy, obmyj mnie Twą świętą krwią. Podaruj mi nowe życie, daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie. Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej. Przyjdź, zamieszkaj w domu mym z Twą łaską i miłosierdziem. Otocz mnie ramieniem swym, bo ja oddaję Ci życie swe. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, grzechem i złem. Wybawiłeś duszę mą, umarłeś za moje winy. Jezu, jesteś Panem mym, Zbawicielem. Swe. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Ty wiesz, Ty znasz mnie. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Daj Ducha Świętego mi, prowadził mnie. Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twe. Widzimy trzy różne postawy w ostatniej godzinie życia. Jezus wie, że śmierć na krzyżu to cena, którą płaci za zbawienie ludzi. Zły Łotr bluzga i szydzi z Chrystusa, próbując wymusić na Nim cudowne uwolnienie całej Trójki. Dobry Łotr nawraca się, staje w obronie Jezusa, wyznaje wiarę i odczuwa skruchę,
co zapewnia mu zbawienie. Czy ta scena przynosi nadzieję? Czy daje ulgę? Z pewnością przypomina nam o tym, że nadzieja jest jednym z elementów chrześcijańskiego zestawu obok wiary i miłości. Boża nadzieja jest siłą zdolną oprzeć się smutkowi, rozpaczy, zwątpieniu. Nadzieja to przeświadczenie o tym, że warto próbować pomimo trudności. A źródeł takiej ufnej postawy wobec życia możemy poszukiwać w pozytywnych doświadczeniach z przeszłości. Bywa, że pojawiają się w nas wątpliwości, jak wzbudzać nadzieję, gdy wokół tyle zła, brutalności, krzywdy. Właśnie wtedy nadzieja ma szczególne znaczenie. Z jednej strony chroni przed załamaniem i wspomaga dostosowanie się do tego, co jest obecnie możliwe. A z drugiej stanowi impuls do optymistycznego myślenia, do snucia marzeń, pragnień skierowanych na przyszłość oraz do otwarcia się na nowe szlaki, którymi możemy podążać do naszych celów, choć napotykamy wiele przeszkód. Kiedy mamy chwilę zwątpienia, to wróćmy do sceny z łotrami i wybierzmy, która postawa jest nam bliższa. Ta, która testuje Jezusa i Jego moce, czy ta, która pamięta, by wierzyć i mieć nadzieję pomimo bezsilności, bo miłość zawsze zwycięża? Starożytny filozof grecki Heraklit mówił, że nadzieja widzi to, co niewidzialne, dotyka wartości niematerialnych i osiąga niemożliwe. Pamiętajmy, że nadzieja umiera ostatnia. Prośmy, aby nigdy nas nie opuściła. I podsycajmy ją w sobie i w innych. Droga, na której warto się zatrzymać. Słowa, które warto usłyszeć. Emocje, które warto poczuć. Pytania, które czekają na odpowiedzi. WWW, czyli wielkopostne wglądy w siebie. Radiowe rekolekcje z paschalną nadzieją prowadzą Gabriela Kuca i ksiądz Marcin Gryzło.